Jedź górą, tędy! Idź, Dorota. Dołączę do was. I sam nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi, sam. Proszę, tylko mi zaufaj. No idź! Mogę pozwolić, żeby wsiedli do tego helikoptera. Zniszczyć maski! Ale zabijemy naszych! Nie! Ktoś jeszcze czuje za nich wiary? Wyżej!
zdalić. Musimy lądować! Nie ma mowy! Nie w taką pogodę! Nie możemy ich zostawić! Ledwo tu doleciałem w jednym kawałku! Ląduj! Rozbijemy się na kawałki! Teraz! Kurwa! Ożerałaś! Wracaj, Laro! Wracaj do mnie! Chodź, Laro! Chodź! Chodź! To oni! Nie! Jestem pewien, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz się Croft. Nie. Nie. Wszystko w porządku, Laro? Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie Ferre jest. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Rod, jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika i tak go pożegnajmy. Ten stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Johna, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia.
Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd. Bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. Miej go przy sobie. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Nikt stąd nie ucieknie. Burze są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. Johna! Reyes! Szlak by to. Laro, tak mi przykro. To ja wpakowałem cię w tę sytuację. Złożyłem obietnicę twojemu ojcu. Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, przysiągłem, że będę się tobą opiekował. Trzymał z dala od kłopotów. A co zrobiłem? Wciągnąłem cię w sam środek tego bałaganu. Teraz to ty opiekujesz się mną. Wiesz, jesteś taka sama jak twój ojciec. Był najmądrzejszym, najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałem. I nigdy się nie poddawał, nawet gdy było już naprawdę źle. Martwię się o ciebie, ale wiem, że jeśli ktokolwiek zdoła przeżyć w tym miejscu, to będziesz to ty, Lara Croft. Cokolwiek się zdarzy, chcę, byś wiedziała, że kochałem cię jak córkę, której nigdy nie miałem. Jestem z ciebie dumny. Powinnam była iść z nimi. Łzy nie przywrócą mnie do życia, dziewczyno. Tak właśnie powiedział Berut. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże, wolałbym, żeby tu mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Himiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Sztylet jest bardzo stary. Mój ojciec miał w swojej kolekcji podobny, pochodzący z 854 roku przed naszą erą. Coś? Nie,
wyłaźcie! Pokażcie się! Lepiej poddajcie się temu! Wyłazić! Wyłazić! Coś? Tutaj to my nikogo nie znajdziemy. Co do diabła? Nawet jeśli ojciec Matias mi każe. Diabła!